trzecia seria rozgrywek PGNiG Superligi Mężczyzn. Jesteśmy na Dolnym Śląsku w Głogowie, gdzie miejscowy Chrobry zagra z Sandrą Spa, Pogonią Szczecin. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Zapraszam Państwa na spotkanie drużyn, które jeszcze w tym sezonie nie punktowały. Dwa przegrane mecze. Eliasz Kapela, uczestniczy obrotowy w rozegraniu akcji. Mamy pierwsze trafienie i to bardzo ładne trafienie. 1-0. Władysław Zalewski, on był autorem tego trafienia. Tu jest bardzo szybka odpowiedź. A to już Paterek. I szczęśliwy gol Rafała Jamioła. Jakub Polok. Zalewski, a tak na zewnątrz przekazanie do Brzesińskiego. Ten próbuje, na początku udało się dwa razy, ale teraz znajduje na niego sposób Anton Derewiankin. Paterek, świetna akcja. Kolejny raz napędził atak Chrobrego. Paweł Paterek, wiedzieli co się święci. Zalewski, Polok dobrze, teraz do skrzydła, ależ interwencja. Anton Derewiankin, a Witalinat korzysta z tego, co ma, a więc z ławki, a więc desygnuje teraz do gry Bartosza Skibę. Obrotowego, zmieniony Jakub Orpik, ależ Paterek odpalił, miał trochę szczęścia Paweł Paterek. Piłka odbiła się jeszcze od Arsenicza. Teraz trochę za wąsko był ustawiony Jamioł, Paterek. Znowu on, Chrobry. Ma problem w ostatnich minutach. Paweł Krupa, Zalewski dobrze zobaczył Kroka, a ten pokonuje w końcu Derewiankina. Krupa, świetnie Krupa, ale jeszcze lepiej Derewiankin. Ostatnie sekundy pierwszej połowy Czerkaszczenko, ale teraz był czujny Styrcz. Jaki ten wyrzut do kontry? Niezły wyrzut do kontry i zakończenie, finalizacja akcji. I tymczasem Matuszak, nieudany rzut, jeszcze będzie szansa dla Pogoni. Trafia! Zdążyli przed końcową syreną. Zalewski gra sam i wyrównuje wynik meczu. Władysław Zalewski pokonuje Antona Derewiankina 18-18 w Głogowie. I mamy trafienie. To jest ten czas, kiedy musi się włączyć do gry Jakub Polok, Rafał Jamioł. Tilte jeszcze na skrzydło. Pokonany został Maksym Wiunik. Dadej trafia, Wojciech Dadej nad rękoma rywali, ależ to był celny rzut Wojciecha Dadeja do Pawła Krupy. Polok, czekają na jego bramki rozgrywający gospodarzy. Skiba, znowu jest skuteczny, jeszcze tak nieprzyjemnie upadł. Teraz to na Krupie spoczywa bardzo duża odpowiedzialność za grę drużyny, za wyniki. Krupa, Zalewski. Wyżej dwójki w obronie. Momentami tak gra Chrobry. Krupa złapał piłkę. Brawo. Hubert Wiśniewski. Dzisiaj nie wszedł nawet na boisko na moment, nawet na rzut karny. Rafał Stachera. No ale po co miał wchodzić, skoro miał Antona Derewiankina, który jeszcze mógł zapisać taką asystę. No właśnie, to są te szalone ostatnie sekundy w meczach piłki ręcznej. Ten rzut Zalewskiego nie jest do zapamiętania, ale to, co zrobił Derewiankin wcześniej, jak najbardziej. 32-27 wygrywa Chrobry Głogów. Paweł Paterek, najlepszym graczem tego spotkania. 6 trafień rozgrywającego Chrobrego. Kilka asyst. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Piotr Bugajny, Kanal Plus Sport. Do usłyszenia.